Czołem, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Galzak i zapraszam na kolejny odcinek z For Honor, czy tam z For Honor, jak to woli. Plan jest zasadniczo taki, że gramy najpierw jedną potyczkę i później zagramy sobie jedną dominację. Zobaczymy jednak, czy ten plan uda się zrealizować, bo no, godzina jest taka, że aktywność jest zasadniczo niska i trudno powiedzieć, czy nam kogoś w miarę szybkim czasie znajdzie. Już w tym momencie 2 minuta wyszukiwania leci, no ale poczekamy jeszcze sekundkę i zobaczymy. Ja tymczasem kliknę tab. I zobaczymy, kim moglibyśmy tutaj właściwie pograć. No mamy egzekutora, prawie na 9. Prestiżu, nie prestiżu, haha, huntowa nomenklatura mi się tutaj włączyła. Jak w ogóle musiałbym pozmieniać trochę te ekwipunki na tych moich egzekutorach. Bo... oj, no oczywiście. Bo teraz jest ta mechanika od jakiegoś czasu. Tryb swobodny. Mroczna przysięga... O! Znalazło! No i proszę, no i proszę. Spróbujemy może tym egzekutorem, no. W końcu to moja postać, jakby nie było. Weźmiemy sobie tego, a tego ostatniego, czemu nie? Oj, wybaczcie. Okej. Mamy Raidera, po drugiej stronie Oroshi i Gladiator. No Gladiator jest wredny, jest naprawdę wredny. Aczkolwiek nie przesadzajmy, nie? Nie przesadzajmy. Zobaczmy. Okej. Nie prestiż, jak to się nazywa? Nie prestiż, tylko... O, niech to, nie pamiętam. Ja tu zdecydowanie jestem teoretycznie najbardziej doświadczony. Jak to się nazywa to w ramce? Reputacja, reputacja, oczywiście. Nie w ramce, tylko w tym takim... wieńcu laurowym. Dobra, nieważne, jest wczesna pora. Zobaczymy, z kim jako pierwszym będziemy się pojedynkować. Oroshi też w sumie troszkę się zmienił w porównaniu do tego, co było kiedyś, jak ja jeszcze pamiętam. No kiedyś Oroshi to był taki, no, OP, on bardzo często się pojawiał tak samo jak rycerz. A teraz, no chyba jednak zdecydowanie rzadziej. No ale biorąc pod uwagę fakt, że kiedyś w becie były chyba 4 postaci tylko, nie? Czy mi się wydaje? Był tak, strażnik, pogromca z rycerzy i chyba tyle. No mniejsza z tym, nie będę się teraz nad tym zastanawiał. O, ma ten Assassin's Creedowy taki... Zobaczmy. A, zrobiło unik. Aj. Uuu. Myślałem, że parada tu wejdzie, a tu nie weszła tymczasem. Dobra, czekajcie, kurde, bo mi tu ręka trochę przeszkadza. Aj. O, mogę to przegrać. No dobra. Na szczęście udało się wygrać, ale było bardzo blisko, naprawdę ciężko. No ale Gladiatora niekiedy ciężko przewidzieć, on ma takie akcje, że... Bywa niefajnie. O! Kurde, źle. Dobra, teraz lepiej. O! Kurde. Jestem na resztkach, nie wiem, czy ja to wygram. Gość w ogóle miał full HP. Ajajaj. No, całkiem dobrze to wykombinował. Gość miał full HP w ogóle, czyli ten nasz za bardzo tutaj go nie obił, aczkolwiek no jest Raiderem, więc szczerze mówiąc ciężko mu będzie z Oroshim wygrać, także może się... Zresztą z Gladiatorem też. Raider w ogóle chyba sobie ciężko radzi, średnio radzi z zabójcami. No, ładnie, ładnie go biliśmy. Okej. Dobra. No teraz było nieźle, rzeczywiście, jak już go tak dojechać, to boli. Egzekutor na pewno boli. Dobra, mamy full HP. Myślę, że z gladiatorem mamy w takim wypadku... No i znowu nasz Raider poległ i to tak dosyć szybko. Dobra. Nie wiem, czy coś mogłem na to poradzić. Kurde. Ajajaj. Kurde, no. To mu nie wyszło, to mu nie wyszło. 2 razy to samo chciał powtórzyć, no i to niestety się nie udało. Dobra, no ugraliśmy rundę tak naprawdę, 2 udało się pokonać. Och, a ja tak dawno nie grałem w For Honor. O. Co? Nie wiem, to jakiś fart chyba totalny. No. Tak się spodziewałem, że może robić jakiś atak z wyskoku i nasz ciężki będzie szybszy. No i na szczęście się nie przeliczyłem. No tylko, że znowu musimy z Oroshim się bić. Co ten nasz Raider robi? W ogóle go nie obił nawet, no. Co? Jakim cudem? Aj. Wow. A. No cóż. No cóż. No nie, no ja sam wszystkiego nie wygram, no bez jaj. Jeszcze z gladiatorem okej, ale z tym Oroshim to nie wiem. No. Strefowy. Op. Fart. Ajajaj. Dobra. Dorwałem go, aczkolwiek też troszkę na farcie, powiem szczerze. I co, gladiator? O ja chrzan. Naprawdę? Naprawdę? A. A ty, jakim cudem? No Raider, ty zrób coś, człowieku, no ja sam tego nie wygram. Znaczy mogę, ale... No ale nie do końca jestem pewien, czy to rzeczywiście wypali. Ty, gdzie on poleciał? O, okej. No jest 2-2, tylko dzięki temu, że 2 rundy wygrałem sam przeciwko 2 gościom. Ja nie mogę, no. Znaczy no, właśnie tak jak mówię, Raider chyba ma przerąbane po prostu z nimi. On nie ma za bardzo mechaniki, która by... Aby go cokolwiek tutaj. A. Kurde. Oj, gówno mogę. Tym bardziej Raider, nie? Co? Jakim cudem po prostu goś takie parady robi, że... No. Nie no to... For Honor, kurde po prostu. Dobra. Oba jesteśmy bez staminy. Aha, dobra. No Raider przegrał ponownie. Tak jak mówiłem, sam wszystkiego nie wygram. Jeszcze te dziwne sytuacje takie, gdzie no w sumie nie mogłem odepchnąć przełamania gardy. No nie wiem. No ale to tak czy inaczej, no. Myślę, że z Oroshim bym nie wygrał, bym za bardzo bity. Ja Raidera nawet nie widziałem ani razu, czaicie to? Nawet go nie widziałem ani razu. Tak szybko ginął, o ludzie. No cóż. Dobra, nie chcę rewanżu, nie. Zagramy sobie dominację, tak jak mówiłem. Tutaj jest akurat bardzo wysoka aktywność. No porażka. Mimo, że sporo powygrywałem, to i tak, no nie dało rady, żeby ich tam wszystkich zaorać. Dobra. Poczekamy chwilę na dominację i chyba sobie zagramy jeszcze raz egzekutorem. Może się uda wbić ten 19 poziom, no i byłoby coraz bliżej do 9 reputacji. No chciałbym 10 wbić i w sumie mógłbym już zakończyć przygodę z For Honor. No może nie aż tak, ale... ale no to byłby taki no, spory sukces z mojego punktu widzenia, jakbym miał tą 10 reputację na egzekutorze, no i wtedy można by się na czymś innym troszkę bardziej skupić, chociaż w sumie nie wiem na czym, egzekutor mi naprawdę pasuje. Też coś właśnie, ale to jakiś czas temu słyszałem właśnie o tym, że ma być rework jego, ale na szczęście nie został wprowadzony, na szczęście, bo jakby się zmienił, to już może bym drugi raz go tak nie ogarnął, jak teraz go ogarnąłem, nie? Nie wiem, czy już chciałoby mi się aż tak cisnąć. Egzekutor jest naprawdę fajny, trzeba przyznać. Dobra, wiecie co? No robię chyba cięcie, bo to jednak myślę, że chwilę będzie wyszukiwać. Dobra, rozgrywka znaleziona. Ja poza tym mam nadzieję, że mi się miejsce na dysku nie skończy, bo rzeczywiście już coraz go mniej. Vortiger po naszej stronie, Nobushi, no to się rzadko zdarza. No i jeszcze mamy tą szamankę? Nie pamiętam jak się ta postać nazywała. No, jak walczyłem z nią 1 na 1, to była wredna. Zobaczymy, jak sobie poradzi przy większej ilości ludzi. Ten Vortiger w ogóle ma fajny sprzęt. Ale mój też jest niczego sobie. Podoba mi się ten taki smok właśnie przy tej halabardzie, czy jakkolwiek to się nazywa. Gramy na mapie Brama Cytadela. W ogóle jest jakaś inna ikonka właśnie tej bramy. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Może coś się pozmieniało trochę w grafikach. Na pewno była aktualizacja, to jestem pewien. Bo coś mi się tam pobierało, aczkolwiek... właśnie nie wiem tak jakby... co tam konkretnie się pozmieniało. 2 Kenseiów, rycerz i Vortiger. No dobra. No dobra. A jeszcze reputacja jakby zerknąć. Okej, no sprzęt mam zdecydowanie najlepszy. O, żeż ty, no w tym teamie przeciwnika to mają troszkę przerąbane. Powiem szczerze. Bo przecież tutaj się liczy poziom sprzętu. No matchmaking troszkę tutaj mógłby spokojnie nas przemieszać. Mam 8 reputację, oni wszyscy 1, 2, 3. Miałam 8, tu kolega ma 5. W sensie na postaci. Trzecia, no nie wiem, no tu matchmaking ewidentnie pokarał team przeciwnika. Co bynajmniej nie oznacza, że to wygramy. No ale jest jakaś ku temu przesłanka, że tak powiem. Okej. Nie no, mapa się chyba zasadniczo nie zmieniła. Mi się wydaje, że zasadniczo nie. No dobra, mniejsza z tym. Polecimy sobie od razu na A może. Zobaczymy, czy tam zostaniemy kogoś. No tak. Dobra, a stracone. Ale może na kogoś tam na moście właśnie zostaniemy. No nie inaczej. No, trzeba ostrożnie. Kurde, ciężka sytuacja. What? O! Okej, mała pomoc. No nie, no. Oh. To mi ta pomoc pomogła. No tak dobrze szło. Oh. Ona sobie teraz sama pewnie nie poradzi, chociaż kto wie. Teraz zobaczymy. A tu nasi jeszcze przybyli. No a mogłem dać im radę, no. Ajajaj. Niechciana pomoc zawsze najgorsza. Dobra, idźmy na B, spróbujmy tam pomóc trochę. Tam widzę, że dochodzi coraz więcej tych jednostek nieprzyjaciela. No, już tam nasi poginęli gdzieś. Dobra, troszkę oczyściłem. Pójdę, no. No już zginęli, kurde. Patałachy. O, chyba sobie da radę. Ja skoczę na A. Tak, zabiła, dobra. U, kurde, co? Jednym takim skokiem? Gość miał 1/4 HP. 1/3 może nawet. Dobra, mamy A. B i C jest kontestowane w tym momencie. Dobra, leci tutaj w tym momencie Kensei. Wyjdę sobie do niego. Co? No co? Kurde, no. Już chyba wolę grać te pojedynki. Ci sojusznicy to bardziej przeszkadzają niż pomagają. Naprawdę. Dobra, zabiłem. Ubiłbym tego Kenseja, gdyby mi tamta nie wlazła. Na szczęście nie przeszkodziła mi na tyle, że nie przegraliśmy tego starcia, ale no, w dalszym ciągu sytuacja nie jest zbyt kolorowa. Dobra, tutaj sobie poradzą trójkę, dwójkę. Więc idziemy na B i na C. Leć Nobushi na C, ja tutaj spróbuję troszkę przeorać. O. Dobra, to ja lecę na C. Okej, lecimy. Tu halabardy tak zakłada na plecy. Jakby to było takie proste, nie? Dobra. Okej, mamy wszystkie strefy. No zasadniczo przewaga jest naprawdę duża, szczerze mówiąc. No mamy w tym momencie 680 punktów do 300. Aczkolwiek, no oczywiście teraz straciliśmy jedną strefę, a właściwie dwie. Okej. Ta Nobushi tu zginęła na środku? Nie, oni po prostu przepchnęli tu. Dobra, C stracone, więc w sumie dostajemy trochę w dupę teraz. No ale nic, skoczę sobie na górę. No, no jeszcze tak. O. Po prostu. A stracone, ona, zobaczymy. Ona w sumie bije całkiem nieźle. Więc może przynajmniej to A odzyska, znaczy to C. Tak, odzyskał już chyba. O kurde, dwóch. Vortiger. Przebiegniemy sobie, polecimy na A. Kurde, no będzie ciężko. No, to będzie spam. Co? Okej. Okay. No, bliżej się nie dało podejść, ale i tak nie zrobiłem card breaka, okej. Dobra, no obejrzmy kogoś innego. O, Vortiger tu sobie radzi. O, z dwóch stron w sumie. No leją nas, nie? Leją nas. Znaczy w sensie mają więcej punktów, nie? Dobra, może sobie poradzą. Dobra, ja jestem gotowy. Ruszamy na C oczywiście. Musimy to odzyskać. A nie, dobra, tam biegnie... Nie, nie, to... Aha, dobra, ona się nabiegła już w tym momencie. Dobra, nie goleje, a ja pójdę, przejmę to C. Jesteśmy cały czas w plecy. No. Teraz sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej. Okej, tu sobie poradziła, B mamy, A prawdopodobnie oni przejmą ostatecznie. No ale to nie jest i tak najgorzej, no bylebyśmy mieli to C i B i to nam wystarczy do zwycięstwa, także... Kurde, jak skoczyła, no i nic jej, nie? Co? Ja tym cudem już nie mam stanu. Ubity, ubity. Chociaż walczyliśmy na tych schodach, to było ciasno strasznie. No jest Vortiger. Ajajaj. To było dobre. Okej. Dobra, ubiją ją, ubiją, ubiją. Dobra, teraz zajmę się tym Kenseiem. Aj. No dobra, on się mną zajął. Miałem resztę HP wprawdzie, ale... Dałem się załatwić. Okej, i teraz my jesteśmy złamani, więc mają szansę wygrać. No trzeba to C zająć, no. Strasznie nam rajdują to C. I nikt za bardzo się tym w sumie nie przejmuje. Dostajemy w tym momencie straszliwe baty. Jak ktoś tu siedzi, to w ogóle będzie ciężko. Ktoś tu siedzi, o. No. Dobra, zginął. Okej. Świetnie, mamy wszystkie punkty. O, to ładnie. Ja będę chyba pilnował tego C, bo tutaj na pewno przyleci ten rycerz. On cały czas rajduje właśnie tutaj tą krawędzią tego muru. No i to nas straszliwie boli. Szczerze powiedziawszy. Tego poczekamy na niego. Albo wiecie co, biegnijmy tędy po prostu. Nikogo nie ma. Dobra, lecę na A, zobaczymy. Czy tam sobie może poradzić? Jeszcze mój Vortiger dostał. Dobra, mamy ten punkt. Co? Kurde. No nie za wesoło. Ale zajmiemy środek za chwilę, miejmy nadzieję. Idę pomóc. Już Vortiger sobie pewnie poradzi. No, poradzi sobie. Dobra, no zwycięstwo. Elegancko. Wow, no ale było w pewnych sytuacjach tak naprawdę ciężko, także... Także no nie powiem, żeby to było takie totalnie czyste zwycięstwo. Ale elegancko, team się spisał naprawdę nieźle. Także cóż... No ja tu widzę byłem... O, bot z nami grał, to nieźle. Ja byłem zaraz nad botem, także sukces. No i cóż, chyba byłoby na tyle. Zobaczymy, czy wbiliśmy ten kolejny poziom chociaż. Wypełnione rozkazy, więc jest szansa. Tak, 19 poziom wbity, więc coraz bliżej 9 reputacji. No a tymczasem dziękuję wam bardzo serdecznie za oglądanie. Widzimy się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia. Czołem.